O nowych możliwościach leczenia niewydolności serca, choroby zwanej epidemią XXI wieku, porozmawiam dziś z moim i z Państwa gościem, doktor habilitowaną nauk medycznych Ewą Jędrzejczyk-Patej ze śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzień dobry Pani docent. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani docent, pomimo nowoczesnego leczenia, które doprowadziło do poprawy rokowania pacjentów z niewydolnością serca, nie wszystkim pacjentom udaje się pomóc stosując farmakoterapię. Taką nadzieją na ratunek jest terapia resynchronizująca serce. Proszę powiedzieć, na czym polega i jak duża grupa chorych z niewydolnością serca może z tej terapii skorzystać? Niewydolność serca jest rzeczywiście w kardiologii określana jako pandemia XXI wieku. Stale rośnie liczba pacjentów z tym schorzeniem kardiologicznym i rokowanie pacjentów z niewydolnością serca jest niejednokrotnie tak złe jak u pacjentów z schorzeniami onkologicznymi. Ponieważ ta grupa docelowa chorych jest bardzo duża, to stale rozwijają się nowoczesne metody leczenia, zarówno farmakoterapii, mamy nowe leki. Które możemy zaoferować naszym pacjentom, jak i różnego rodzaju formy leczenia zabiegowego, to jest elektroterapia. Jedną z takich metod jest terapia resynchronizująca serce. Jest to terapia polegająca na wszczepieniu kardiologicznego urządzenia wszczepialnego pacjentowi. Taki wszczepialny stymulator do resynchronizacji serca składa się z trzech elektrod. One są umieszczane odpowiednio w prawym przedsionku, w prawej komorze i w układzie żylnym serca, na lewej komorze jest to tak zwana elektroda lewokomorowa. Dodatkowo urządzenie do resynchronizacji serca jest najczęściej wyposażone również w kardioverter defibrylator, czyli urządzenie mające na celu rozpoznanie groźnych dla życia arytmii komorowych. Które stanowią zagrożenie życia pacjentów, i przerwanie ich za pomocą bądź to szybkiej stymulacji serca, bądź terapii wysokoenergetycznej. Ponieważ wiemy, że pacjenci z niewydolnością serca, z upośledzoną kurczliwością lewej komory, to chorzy, którzy są zagrożeni właśnie również takimi incydentami nagłego zgonu sercowego. Liczne badania pokazują, że u wybranej grupy pacjentów terapia resynchronizująca serce poprawia ich rokowanie i przedłuża życie. Stąd jest to taki bardzo duży krok milowy w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Pani docent, a jak zmienia się jakość życia pacjentów, którzy mogą skorzystać z tej terapii? Jakość życia pacjentów w wielu różnych schorzeniach jest bardzo ważnym zagadnieniem. Jest zagadnieniem na które my lekarze zwracamy coraz częściej uwagę. Przez wiele lat było to zagadnienie niedoceniane, a teraz wiemy, że jest ono bardzo ważne. Jeśli pacjentowi zaproponujemy terapię resynchronizującą serca i pacjent odpowie pozytywnie, czyli jest tak zwanym responderem w zakresie resynchronizacji serca, wówczas Poprawia, poprawia się e, życie pacjenta, to znaczy zmniejszają się jego objawy i ma to m, istotny wpływ też i na poprawę jakości e, serca, poprawę stanu psychicznego pacjenta, ponieważ wiemy, że pacjenci na przykład z niewydolnością serca i ze współistniejącym e, zaburzeniem depresyjnym rokują znacznie gorzej niż chorzy z niewydolnością serca bez, bez depresji, więc no, zagadnienia jakości życia, zdrowia psychicznego pacjentów w niewydolności serca są również bardzo, bardzo istotne. Pani docent, specjaliści prognozują, że po pandemii COVID-19 czeka nas taka post-covidowa fala tsunami pacjentów kardiologicznych. Jeszcze przed pandemią, o ile dobrze pamiętam, mówiło się, że milion Polaków choruje na niewydolność serca. Proszę powiedzieć, czy ta liczba teraz, Pani zdaniem, wzrośnie i czy też ta grupa pacjentów potrzebująca terapii, o której rozmawiamy, będzie większa? Jak w ogóle wygląda dostęp do tego leczenia? No ja myślę, że niestety liczba pacjentów z niewydolnością serca wzrośnie. Dlaczego? Dlatego, że pandemia opóźniła leczenie wielu innych chorób, nie tylko onkologicznych, ale i kardiologicznych. Przede wszystkim opóźniła leczenie ostrych zespołów wieńcowych, opóźniła rewaskularyzację serca, a taka, te ostre zespoły wieńcowe, choroba wieńcowa w ogóle jest najczęstszą przyczyną kardiomiopatii ischemicznej i rozwoju niewydolności serca. Jeżeli zbyt, zbyt późno leczymy zawał serca, wówczas no, może on jednym z powikłań takiego opóźnionego leczenia zawału serca jest właśnie niewydolność serca. Stąd no, spodziewamy się, Większej liczby pacjentów z niewydolnością serca, i część z tych pacjentów na pewno będzie miała wskazania do leczenia za pomocą terapii resynchronizującej, czyli będą to pacjenci z obniżoną kurczliwością lewej komory i z określoną morfologią zespołów QRS w EKG. To są właśnie pacjenci docelowi do tej metody leczenia. Pani docent, a jak wygląda dostępność do tego leczenia? Jest to metoda, która jest dostępna w ośrodkach implantujących kardiologiczne urządzenia wszczepialne. Wszczepia się nie tylko stymulatory serca, nie tylko kardiowertery, defibrylatory, ale też i układy resynchronizujące. Oczywiście zabiegi są bardziej skomplikowane, niemniej jednak jest to metoda, która jest dostępna dla naszych pacjentów. W Polsce pierwszy pacjent miał implantowany układ resynchronizujący w 2002 roku, a teraz jeśli potrzeba, to pacjenci mają dostęp na pewno do tej metody leczenia. Czy Czyli w przyszłym roku okrągła 20-rocznica. Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.